Wracamy do top 50 moich najbardziej ulubionych gier. Ale najpierw małe przypomnienie ostatniej listy. Numer 40, Kirby 64 The Crystal Shards. Numer 39, Destruction Derby Raw. Numer 38, DSJ2. Numer 37, FIFA 2000. Numer 36, God of War. Numer 35, Gradius. Numer 34, Toy Story 2. Numer 33, New Super Mario Bros. I New Super Mario Bros. Wii. Numer 32, Final Fantasy X. I numer 31, seria Legend of Zelda. A teraz następna dziesiątka. Zapraszam. Sudeki. Czwórka bohaterów, która lata po dwóch światach za kryształami. Tja. Fabuła może nie brzmieć ciekawie, ale sama gra jest świetna. Dwie postacie walczą wręcz, dwie używają broni palnej i przechodzą w tryb pierwszoosobowy. Ale to nie FPS, to CRPG. I to właśnie rządzi. Eilish ma fajną pupę. Roll Cage 2. Szalone wyścigi samochodowe. Zawrotna prędkość, możliwość jazdy po suficie, do góry nogami, no, kołami. Nieważne. Bronie, na przykład rakiety, jakieś turbo. Fajna muzyka, masa tras i pełno jakichś specjalnych zadań. Max Payne. Bullet Time. Mroczna opowieść o kolesiu, któremu ktoś zabił żonę i córkę. Jedyne rozwiązanie? Broń. Skok ze schodów z Bullet Time'em, podwójne inigramy i rządzisz. Sąsiedzi z piekła rodem. Jak można być takim dupkiem jak Woody? Widać można. I naprawdę fajnie się to w to gra. Prosta. Trochę myślenia, nie za dużo. Jedyna wada tych gier to jest to, że są odrobinę za krótkie. Chociaż nadrabiają to pomysłowością w zagadkach. Half-Life 2. Gordon Freeman! Ten koleś rządzi. Mimo, że w grze nie wypowiada ani jednego słowa. Naukowiec. Na dodatek walczy z kosmitami. Dobra grafika. Świetny engine fizyczny i dość dobrze wykorzystany. Świetne levele. No i Alex. Medieval. Daniel Fortescue. Kościej. Świetna gra. Bardzo dużo humoru. Super bronie. Duża grywalność. Naprawdę wciąga i siedzi się i gra. Super Smash Bros. Brawl. Naprawdę muszę coś mówić. Nie dość, że mamy możliwość walki naszymi ulubionymi postaciami z gier, to jeszcze możemy to zrobić z kimś innym. Bo multiplayer jest świetny. A jak grasz sam? No to też jest fajnie, ale nie tak bardzo jak w multiplayerze. Bardzo fajna grafika, muzyka, pomysłowe plansze. Warcraft 2. Orki rządzą. Serii Warcraft chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Mega grywalność. Grafika jest
brzydka, ale to nie ma znaczenia, bo to stara gra. A w stare gry po prostu się gra bez patrzenia. Portal. W tą grę trzeba zagrać, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Świetna gra logiczna z wykorzystaniem portali. Walczymy z superkomputerocosiem GLaDOS, który chce nas zabić. Gra jedzie na silniku Half-Life'a 2, więc ma fajną grafikę i dużą grywalność. Team Fortress 2. Szalona gra. 9 klas postaci, każdą gra się inaczej, każda ma plusy, każda ma minusy. Świetna grafika, taka komiksowa. Wielka grywalność, achievementy i zdobywanie broni.